Nagrywam to bardzo późnym wieczorem i szczerze mówiąc, miałem się do tego wczoraj odnieść, ale już było późno, stwierdziłem, że nie chce mi się, ale trzeba się odnieść do pewnych kwestii, które się wydarzyły 2 dni temu na streamie Bylona, przepraszam, i ogółem odnośnie całej tej śmiesznej dramci. Śmieszność. Film jest całkowicie na spontanie. Będę się odnosił do tego, co zarówno Bylon, jak i Tyszka napisali. I bardzo bym chciał tutaj na wstępie powiedzieć, że wszystkie rzeczy, które robiliśmy w ostatnim czasie, czyli jakieś memy z Make It Meme, czy wyzwiska, były tak naprawdę czystą satyrą i nie miały na celu tak naprawdę obrazić Sławka, tylko one były po prostu dla beki, więc jeśli poczułeś się, Sławku, urażony, zarówno Tyśka, jak i Sławek, to nie jestem chujem i przepraszam. Tutaj na telefonie mam wyświetlone screeny ze stories zarówno Bylona, jak i Tyśki, więc przejdźmy do Bylona, które wczoraj wydał na Instagramie. Ogólnie to wczorajsze zachowanie na moim Instagramie było nie na miejscu, chociaż nie jestem w 100% winny tej kłótni, bo tylko powiedziałem jedną rzecz. Nie atakując ich, to ktoś nagadał bzdur, że jednak atakuje ich. Odpaliłem niestety petardę slow. Mikrus, przepraszam, że ciebie dotknęła moja wypowiedź na temat donate'ów. Pozdrawiam i do wieczora. Przepraszam też moją dziewczynę, że musiała oglądać mój rage na streamie. Odnosząc się do tego, że ktoś nagadał, że Bylon nas atakuje. No generalnie było tak, że ja wiedziałem, że Sławek ma streama i wszedłem na streama tylko po to, żeby się spytać, czy to prawda, że Bylon znowu o nas coś mówi. I to tyle. Prywatnie, jako do człowieka, to ja do Sławka nic nie mam. To mogę wam od razu powiedzieć. I jako do twórcy mam parę zastrzeżeń, które mu wypominałem na priv. Publicznie. Przede wszystkim musiałby mix poprawić w rapach. Po drugie, by musiał ogarnąć sobie lepszy internet albo lepszy sprzęt, jeśli chce robić jakiekolwiek streamy. No i tak naprawdę to tyle, jeśli chodzi o te moje zastrzeżenia. Co do donate'ów, to szczerze mówiąc, chyba mnie nawet już przy tym nie było. Co ty tam o donate'ach mówiłeś? Jedyne, co mnie zdenerwowało, to to, że jeszcze do niedawna za złotówkę robiłeś ocenianie czyichś numerów, a teraz za piątaka. To mnie troszeczkę podirytowało, no bo ja rozumiem, Sławek, inflacja, tak? Ale no kurwa, nie przesadzajmy, nie jesteśmy jakimiś wielkimi twórcami, żeby żądać od randomowych ludzi 500. Co do odpalenia się lejta na streamie, to ja uważam, że lejto ma powód, dlaczego tak wczoraj się zachowywał, i lejto prywatnie do ciebie nic nie ma. Z tego, co mi on sam mówił, on do ciebie nic nie ma. On ma ci za złe tylko to, że ostatnio napomniałeś jego tatę świętej pamięci i mu po prostu obraziłeś ojca. Lejto jest na ciebie zły tylko o to, że mu ojca obraziłeś i nic więcej, więc tak jak mówię, on nie ma do ciebie nic, oprócz tego, że jest zły na ciebie za to, że obraziłeś bardzo bliską mu osobę, która niestety już nie żyje. Przechodząc do relacji Tyśki. Hej, jak wiecie, wczoraj na wczorajszym live nie mogło zabraknąć dramy i wyzwisk z obu stron. Ja dłużej milczeć nie będę, z pewnymi osobami całą dramę mamy załatwioną na priv. Mikrus, pozdro i przepraszam, jeśli się uniosłam. Spoko, Tyśka. Nic nie szkodzi. Co do pewnych dwóch osobników, którzy weszli na live'a, aby zepsuć fajną atmosferę, panowie, może wyzywanie siebie nawzajem nie było dobrym pomysłem, ale zastanawia mnie jedno, po co kręcić dalej dramę, jeśli wszystko jest wyjaśnione na grupie. Tak samo Arek, nie chce być już w to mieszany. Niedawno jeden z was do mnie pisał i przepraszał, a teraz znowu to samo. Dorośnijmy, co? I tu jak najbardziej szanuję Tyśkę, że ona właśnie chce taki obrót spraw, a nie żeby cisnąć się
przez dziesięciolecia jak Gimper i Ator na przykład, nie? Albo Rychu i Tede. Mi się nie chce już w to bawić, te wszystkie dramy, i jak mnie mam, każdy chce mieć spokój już od tego wszystkiego. Co do memów, które otworzyłeś o mnie, to mnie to nie rusza. Ale to tylko pokazuje, jakim szacunkiem dysponujesz. Dystans, oczywiście, że go mam, ale zastanawia mnie jedno. Jak byś się zachował, gdyby osoba z słabą psychiką w taki sposób została zhejtowana przez ciebie i to zobaczyła i nie daj Boże, tfu, popełniłaby wiadomo co, wtedy byś miał na sumieniu niewinnego człowieka. Pa, tym zdjęciem narobiłeś mi jeszcze większej pewności siebie. Thanks. Wracając, jeśli macie jaja, to zastanówcie się, czy warto pisać takie głupoty i oczerniać o coś, czego nie zrobił. Tym bardziej, że będziecie chcieli wykorzystać rzekome dowody, które nie są prawdziwe, to na tyle postro. Co do tych dowodów, chuj już wie, czy one są prawdziwe, czy nie. Nawet Arek mówił mi prywatnie, z tego co pamiętam, że te dowody nie są do końca prawdziwe, które były ukazane na temat Bailona. Co do Leito, to ja już się właśnie przed chwilą wypowiedziałem, że Leito jest tak naprawdę zły na Sławka tylko o to, że mu tatę obraził i to tyle. Ze swojej strony chciałbym przeprosić za swoje dotychczasowe zachowanie, więcej się nie mieszać w jakikolwiek negatywny sposób w stronę Bailona, jak i Tyśki i tyle. Koniec, mam to już gdzieś, mam to za sobą. Będę rozmawiał jeszcze na ten temat z Leito, spróbuję go uspokoić. Jak nie, nie odpowiadam za gościa. Tyle ode mnie. A i jakby co, to ten profil na Twitterze Bolban to nie jest mój. Ani Arka, ani Leitusia, ani Jameza. Dziękuję bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z mojego filmu. Nie będę prosił o suba, bo nie ma po co. Cześć.